Jak wszyscy wiemy, standardy mody i piękna z biegiem lat wielokrotnie się zmieniały. Dzisiaj bycie unikalnym i innym od wszystkich może nawet sprawić, że osiągniemy niemały sukces. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kolejnych kilka wyjątkowych osób o niezwykłym wyglądzie. Zapraszam do oglądania. Katie Westwood. Katie znana jest światu przede wszystkim z Instagrama. Dziewczyna urodziła się 16 maja 1999 roku w Rosji i obecnie pracuje jako modelka. Jej zdjęcia charakteryzują się mocnymi i nasyconymi kolorami, jak również wysokim kontrastem. W swoich fotografiach stara się szokować i poruszać ważne społecznie tematy na swój specyficzny sposób. Jej unikalna elfia uroda pozwala jej wcielać się w najróżniejsze postacie i przechodzić wiele szokujących transformacji. Dziewczyna jest również znana ze swoich celnych i inspirujących wskazówek oraz sztuczek, które są przeznaczone dla aspirujących modelek. Katie jednak nie ogranicza się wyłącznie do Instagrama. Choć zebrała tam pokaźną widownię w liczbie 693 tysięcy obserwatorów, to działa również na Facebooku, YouTubie czy TikToku. Deborah Moreno. Ta młoda modelka obecnie jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej unikalnych osób w swojej branży. I choć teraz jest bardzo popularna i szczęśliwa, to jej dzieciństwo nie było tak kolorowe. Pochodząca z Holandii dziewczyna cierpi na bielactwo nabyte, chorobę, która powoduje, że naturalnie czarna skóra traci kolor. Sprawia to, że na jej ciele pojawiają się jasne plamy. Pierwszy biały ślad pojawił się wokół jej oka, gdy miała zaledwie 5 lat. Gdy Deborah miała 11 lat, białe miejsca rozprzestrzeniły się na jej ręce, nogi i twarz. Dorastając, dziewczyna była obiektem okrutnych szyderstw ze strony rówieśników. Dzieci nazywały ją krową, zebrą, a nawet potworem. Jednak w pewnym momencie coś się zmieniło. Dziewczyna była po prostu zmęczona ukrywaniem tego, kim jest i jak wygląda. Nie chciała się już nigdy więcej wstydzić. W wieku 15 lat zaczęła coraz częściej pokazywać swoją skórę. Niedługo po tym zauważył ją pewien fotograf, który zaprosił ją na sesję zdjęciową. Fotografie z jej udziałem spotkały się z ogromną liczbą pozytywnych reakcji, a Deborah zaczęła pracować jako modelka na pełen etat. Obecnie ma podpisany kontrakt z agencją modelek i podróżuje po całym świecie, mając nadzieję, że zainspiruje innych ludzi z tą samą przypadłością i zachęci ich do zaakceptowania samych siebie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że zajęłam się modelingiem. Kilka lat temu w tej branży każdy wyglądał tak samo. Modelka musiała być wysoka i mieć wąską talię. Teraz, gdybym miała możliwość wyleczyć moją skórę, nigdy bym się na to nie zdecydowała. To nieodzowna część mnie, mówiła kobieta. Salvatore Vita. Ten mężczyzna, szerzej znany jako Mr. Salvatore, to model i fitnessowy bloger, któremu wpisy i zdjęcia poświęcone męskiemu stylowi życia dały niesamowitą popularność. Pochodzący z Włoch Salvatore stara się zmienić styl tysięcy mężczyzn na całym świecie na nieco bardziej elegancki. W internecie zaczął on blogować w marcu 2016 roku i jak widzicie bardzo szybko zyskał ogromną popularność. Ma ponad 284 tysięcy obserwujących na swoim Instagramie. Jego niesamowity i unikalny wygląd oraz styl skutecznie przyciągają nowych fanów na jego profil. Jak sam twierdzi, zawsze lubiłem spędzać czas z ludźmi, którzy podzielają moje pasje. W przeszłości jednak budowanie tych relacji było dość trudne. Instagram pozwolił mi nawiązać kontakt z niesamowitymi, pełnymi pasji twórcami. Tutaj czuję się naprawdę świetnie i cieszę się, że mogę dzielić się swoimi inspiracjami z innymi. Salvatore oprócz nietuzinkowej urody ma ponad 20 tatuaży, a każdy z nich ma dla niego szczególnie ważne znaczenie. Nayan Lebadja. Ta dziewczyna nie tylko nie wstydziła się swojego odmiennego wyglądu, ale poszła też o krok dalej. Postanowiła podkreślić swoją indywidualność i podjęła odważną życiową decyzję. Została projektantką mody. Jak się okazało, bardzo szybko odniosła sukces w tej dziedzinie. Oprócz tworzenia kreacji, prowadzi również niezwykle popularnego bloga.
pokazuje na nim swoje codzienne życie i doradza fanom, jak się ubierać i podkreślać swój unikalny styl. Na Instagramie obserwuje ją prawie 1,5 miliona użytkowników. Możecie tam znaleźć wiele fantastycznych i artystycznie wykonanych zdjęć. Influencerka urodziła się 31 marca 1994 roku w Anglii, a w wieku 9 lat przeprowadziła się do Walii. Na początku zaczęła blogować na platformie Tumblr, a po czasie założyła swojego własnego bloga. W przeciwieństwie do wielu innych instagramowych gwiazd, Nayan ciężko pracowała na swój sukces. Obecnie współpracuje z wieloma prestiżowymi markami i zarabia ogromne pieniądze. Co ciekawe, jej liczne rodzeństwo również robi karierę w sieci. Dziewczyna ma siostrę bliźniaczkę, która również jest influencerką, starszą siostrę oraz dwóch braci. Elliot Brown. Elliot Brown to brytyjski model, który jest znany z tego, że reprezentuje kilka różnych agencji modeli. Urodził się 10 lutego 1997 roku i od zawsze miał problem z tym, jak wygląda. Przez większość swojego życia bardzo wstydził się swoich piegów i za wszelką cenę chciał być normalny. Jego życie jednak poszło w zupełnie innym kierunku. Piegi dały mu dużą rozpoznawalność i sprawiły, że rozpoczął swoją karierę jako model. Prywatnie często udziela się na swoim Instagramie. Obecnie obserwuje go ponad 24 tysiące osób. Swoje pierwsze zdjęcie udostępnił szerszej publice w wieku 19 lat. Nie był do końca pewien, czy z jego twarzą uda mu się odnieść jakikolwiek sukces jako model. Jak się okazało, to właśnie takie wyjątkowe osoby były i są najbardziej poszukiwane przez agencje. Pozytywne komentarze jego fanów skutecznie wyleczyły go z kompleksów. Dziś jest szczęśliwy i dumnie prezentuje na fotografiach swoją wyjątkową urodę. Oprócz pozowania, Elliot uprawia też sport. Świetnie radzi sobie na deskorolce i często wrzuca klipy ze swoimi trikami na swoje media społecznościowe. Lila Bron. Lila Bron to rosyjska gwiazda Instagrama, która publikuje w mediach społecznościowych liczne wpisy, zdjęcia i treści związane z modą. Na swoim koncie na Instagramie zgromadziła ponad 765 tysięcy obserwujących. Lila Bron urodziła się 14 czerwca 1996 roku w Moskwie i działa w internecie od września 2015 roku. Codziennie zachwyca swoich fanów zdjęciami, na których uchwycona jest jej nietuzinkowa i wyjątkowa uroda. Jej perłowe włosy, idealna figura i pełne usta są naprawdę hipnotyzujące. Swoją twarzą reklamowała już wiele kosmetycznych produktów. Była też ambasadorką znanych i popularnych marek, jak również jednego internetowego kasyna. W marcu 2018 roku zaskoczyła wszystkich, gdy opublikowała zdjęcie ze swoim partnerem, który od 2 miesięcy jest już jej mężem. Alison Harvard. Alison Elizabeth Harvard to amerykańska modelka, artystka, aktorka i internetowa celebrytka. Dziewczyna zdobyła popularność po tym, jak wystąpiła w amerykańskiej edycji programu Top Model. Po swoim występie w telewizji zaczęła pojawiać się na okładkach wielu prestiżowych modowych magazynów. Stała się też ambasadorką marki Belo Medical Group. Dziewczyna urodziła się w Teksasie i wychowała w Luizjanie. Uczęszczała na Louisiana State University, a następnie przeniosła się na uniwersytet w Nowym Orleanie. Jej niezwykła, przypominająca porcelanową lalkę twarz oraz duże błękitne oczy dały jej niezwykłą rozpoznawalność. Obecnie realizuje kampanię jako modelka oraz zarabia na swoim Instagramie. Jej profil śledzi ponad 686 tysięcy użytkowników. Ketelin Silva de Jesus. Ketelin, znana też jako dziewczyna o szafirowych oczach, obdarzona jest naprawdę niezwykłą i wyjątkową urodą. Dziewczyna urodziła się w biednej dzielnicy São Gonzalo w Rio de Janeiro. Jednak mając zaledwie 12 lat, błyskawicznie stała się wielką gwiazdą. To, co jest w niej szczególnie przykuwające uwagę, to jej niebieskie oczy. Ketelin jest czarna, a taki kolor oczu w tym przypadku to prawdziwy ewenement. Tak naprawdę zawdzięcza go niezwykle rzadkiej chorobie genetycznej. Charakteryzuje się ona utratą słuchu i zmianami koloru skóry, włosów i oczu. Szacuje się, że od 2 do 5% wszystkich osób niesłyszących posiada ten stan.
Pomimo pewnych życiowych trudności, Ketelin zdaje się cieszyć życiem. Jest dumna z tego, jak wygląda i doskonale wie, że to właśnie jej przypadłość sprawia, że jest wyjątkowa. Już od małego jej uroda zachwycała wszystkich. Będąc jeszcze dzieckiem, miała już na koncie kilka sesji zdjęciowych dla profesjonalnych agencji modelek. Obecnie dziewczyna posiada ponad 51 tysięcy obserwujących na Instagramie i raczej na tym nie poprzestanie. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych osobach? Czy znaliście wcześniej kogoś z nich? Dajcie o tym znać w komentarzach. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!